pasją po prostu jest malarstwo, od maleńkości. A więc odkąd pamiętam, malowałam i teraz, mimo że stracę wzrok, to nadal maluję, bo to lubię, kocham. Helena Zadrejko jest artystką o niezwykłej wyobraźni, o niezwykłej osobowości i równie niezwykłym dorobku. Maluje obrazy, tworzy ilustracje książkowe, pisze o sztuce, także jest pedagogiem, organizuje plenery. Mieszka w Atenach, ale swój czas dzieli pomiędzy Polskę i Grecję. Mieszkam w Atenach, tak, 32, już 33 rok. Ale podróżuję do Polski bardzo często, już jestem trzeci raz w tym roku, a poza tym podróżuję na wyspy, bo Grecja to przede wszystkim piękne wyspy, piękna natura i zupełnie inne życie niż w Atenach, w tym chaosie strasznie. Natomiast na wyspach jest po prostu życie normalne. Ludzie się spotykają, latem się kąpią. Jest w ogóle, ja zbieram wiosną albo po pierwszych deszczach takie jadalne roślinki i ja mówię, że w Grecji nikt nie umrze z głodu, bo w górach wszystko jest i nad morzem. Ta wystawa jest przepiękna, ja jestem w ogóle urzeczona. I są tak piękne obrazy, że z przyjemnością oglądam i powtarzam jeszcze raz. To światło i przedmioty i ta natura właśnie, przepięknie oddane, bardzo ładnie. Muszę pani pogratulować, bo nie bym sobie nie darowała chyba tego. Inspiruje ją natura, maluje martwe natury, pejzaże, portrety, maluje kwiaty, owoce, potrafi wybrać z otoczenia to, co najważniejsze, to, co najpiękniejsze. Skupia się często na detalach, ale w taki sposób, by tworzyły potem znakomitą, piękną całość na płótnie. Jej malarstwo przesycone jest kolorami, przesycone jest światłem, bardzo pięknie maluje szkło, jest to wielka umiejętność. Natura jest przebogata i poza tym nieskończona. Inspiruje na każdym kroku. Załóżmy, przed operacją widziałam strasznie blisko, więc jak na plenerach idą artyści, rozglądają się. Ja patrzyłam pod nogi, bo i tak daleko nic nie widziałam. I nieraz znalazłam takie cudne kamienie, albo te sznury, które tutaj na przykład mamy na niektórych obrazach. I oni tego nie widzieli, bo zachwycali się czym innym. Natomiast ja znalazłam dla siebie setki inspiracji do obrazów. Właśnie dzięki złemu wzrokowi. Sama mówi, że to malarstwo jest lustrem potęgującym rzeczywistość. Zatem ma prawo, żeby tę rzeczywistość ubarwić, zmienić, przepuścić przez swoją wyobraźnię, a przede wszystkim pokazać tak, byśmy czuli tę naturę, czuli jej urodę, jej zmieniającą się urodę, to, co sami obserwujemy, ale często nie dostrzegamy, bo dopiero wrażliwość artystki pokazuje nam, jak świat jest pełen uroku. Realistyczne dlatego, że ja źle widzę, a więc pragnę widzieć dobrze. To jest jakby realizowanie marzenia o dobrym widzeniu. Ludzie czasem nie wierzą, że ja źle widzę, bo mówią, machaj to, oj, przepraszam, szeroko, pędzlem, ale ja nie chcę machać szeroko, bo ja jak nie mam widzenia, to ja widzę wszystko zamazane, w związku z tym pragnę zobaczyć ten szczegół, dlatego się wysilam, żeby właśnie zobaczyć i uwierzyć, że ja jeszcze coś widzę. I
jestem zachwycona każdym. Jeszcze tak pięknej wystawy nie oglądałam. I teraz razem z kolegami czytamy, jak on odbiera, co on widzi na tym obrazie. Spotykam się z koleżanką, która maluje i była wychowanką pana Lurinczego. To ona mi czyta wiele tych obrazów, czyta barwy. Czyli jest przepiękna lekcja i po prostu jestem zachwycona. W Łomży prezentuje swoje prace po raz pierwszy, natomiast w Polsce i na świecie miała ponad 60 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w ponad 300 wystawach zbiorowych. Ma bardzo wiele nagród na prestiżowych festiwalach malarstwa. Jest osobą bardzo zaangażowaną w życie artystyczne. Sama je organizuje zarówno w Polsce, jak i w Grecji. Maluję techniką olejną przeważnie, jest to moja ulubiona, ale również akwarelą i właśnie na kolejny plener pojadę akwarelowy do Pruszkowa. Również robiłam dawniej litografię, ale przez zły wzrok zaprzestałam graficznych technik. Dużo rysowałam, teraz też mniej rysuję, bo maluję od razu, bez rysunku i to jest dziwne też, bo rysunek obecny jest w malarstwie moim, ale właściwie go nie ma, bo kiedyś podrysowywałam na początku, a dopiero malowałam, a teraz maluję od razu, tak jak widzę. Lubię malować z natury właśnie, patrząc na modela. Z fotografii gorzej. Czasem trzeba, jak ktoś zamówi, ale moje ulubione tworzenie jest na gorąco, czyli widzieć i malować.